Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie na kolejnym odcinku z Farminga Simulator 16. I jest ze mną Indiś. Nie ma mnie. Indiś leży obok i mówi, że nie chce grać. No nic Mamy nie już powiedział. ponad 7 godzin gry. I w sumie między tymi odcinkami się najwięcej działo, bo minęło dosyć sporo czasu. Tamto następne pole na biało już mi zdążyło uschnąć. Tamto na końcu też mi prawie zaraz uschnie. No i obejrzałem sporo reklam. Zebrałem trawę. Bez nawożenia, bez przecząsania. I się okazało, że nawet było nie dość, że tyle samo, to nawet procencik więcej. Nie wiem, czy to wynika z po prostu mojego zgrabiania, bo sam robiłem sam. Ale wszystko robiłem sam. Czy po prostu dlatego, że... Nie wiem, jakoś tak było więcej zebrane, lepiej zgrabione może. No i dzisiaj kupujemy sieczkarnię. Będziemy kosić kukurydzę na kiszonkę. Tylko najpierw trzeba znaleźć harwester od końca. Dobra, tu 415 tysięcy. Dosyć sporo mamy kasy. Chodźcie, nie zagramy. Po tym, co teraz powiedziałeś? Dobra, jeszcze jakiś ciągnik. Mamy ponad 200 tysięcy. Nie, czy 4 kupić, czy Sejma na przykład? Bo stać mi na sporo. Kupimy Sejma. Sejm będzie spoczko, troszkę szybszy. I tak dalej. 162 tysiące Sejm. Chodź gdzieś. Gdzie mam jeszcze leżę? No, o jeden serwer. Po co? Ja tak niby nie chcę z tobą grać. Zagramy. Wchodzisz? No wchodzisz czy nie? Dobra, mamy nowego Sejma. W sumie 51 tysięcy jeszcze. W sumie to mnie już nie stać na... Weź sieczkarnię ze sklepu. I jedziemy na farmę. Czyli mamy jednego Sejma, tam JCB dalej i dwa te hurlimany. Mieliśmy taką fajną sieczkarnię. No i będziemy ogólnie kosić kukurydzę. Aczkolwiek... No słabo, że zdążyłem już usnąć. Przynajmniej jedno pole. Drugie prawie, no i te dwa, które chciałbym zacząć, ale to będzie ciężkie. Najpierw jednak zrobimy tamto, które zaraz w każdym momencie może usnąć. Chciałem ogólnie zobaczyć, ile też tej kukurydzy będzie i ile się zarobi z tych dwóch pól pierwszych, żeby sobie porównać. Bo ogólnie buraki wyszły najopłacalniej, z tego co pamiętam. Około 48-409 tysięcy zysku z tych właśnie dwóch pól poprzekątnej, tego i tam następnego. Chodzi mi się na razie tam na tamto ostatnie. Czego ty nie chcesz? No. Dobra, ja sobie wezmę tego JCB i przyczepę samozbierającą. W sumie nie wiem, czy może być przyczepa samozbierająca. Dobra, więc na razie wezmę sobie tą pierwszą. A zobacz na tą przykład jeszcze, poczekaj chwilkę. Zobacz, czy da się podpiąć pod sieczkarnię tą przyczepę. Cofnij. Troszkę w lewo. W prawo. Nawet się da. Dobra, to jedź na to pole na końcu. Tą drogą i do końca. Za owcami. I skoś. Ja w takim razie... Ciekawe, czy samozbierającą jak się da i podczepić i czy będzie się dało sypać kiszonkę, no bo moglibyśmy się tak zmieniać. Ewentualnie mogłem zatrudnić pracownika i wtedy ty byś na przykład zbierała, a ja bym odwoził szybkim ciągnikiem. Okej. Także tamto jedno pole się spróbuję jakoś na inny silos, po to, żeby można było te dwa. Jak tam sobie?
20% już prawie. No to sporo. Dobra, z tego pola chyba nic nie będzie, aczkolwiek jeszcze poczekam chwilkę. No ale to już jest na biało schnięte, więc raczej. Tu się niestety nic nie uda. To tego drugiego to już tu mogę też podpiąć siewnik. No i właśnie z pszenicy wyszło około 32 tysięcy zarobku. Bo tam w silosie mamy 14 400 prawie tej pszenicy z tytułu pól zebranej. Także w sumie pszenica jest najmniej opłacalna tutaj. Braki najbardziej, no i rzepak jest tak po środku. Więcej niż pszenica, ale mniej niż rzepak. Ale mniej niż braki. Dobra, 60% już. Zobaczę, jak z tą samozbierającą ogólnie, bo nie wiem. No i będę sobie śmigał tym JCB. To elegancko, kurczę. To pole skoszone. Gdyś się uwinęła. Dobra, to ja sobie przyjadę na tamto pole z tym kultywatorem. Ile masz procent? 87. To co my. I tu mam właśnie też przyczepę z wełną. Dobra, to już podjeżdżam. O, fajnie wyrównuje. Zobaczmy, czy samozbierają, co się da. Nie w tą stronę kręcę. Ale myślę, że powinno się dać, ale się chyba nie da jednak. Cholerka. I podpiąć też się nie da, nie? This type of fruit can be filed into the tube in place. Szkoda. Dobra, to odczep w takim razie. No i zostaje mi tylko ta mała przyczepa. Więc z tym nic nie zrobimy. Szkoda, w realu się da i w wersjach pecetowych też się da. Ale to niestety postanowili, że nie. Także po moich testach wynikło, że się nie opłaca ani tej trawy nawozić, ani przytrząsać. Jest jaśniejsza, ale na nic to nie wpływa. Zdążyły się też zapełnić mleko i wełna u zwierząt. Także podjechałem, podczepiłem przyczepkę i się automatycznie naładowało, jeszcze nie sprzedawałem tego. No i w sumie tyle. No to podejdź do przodu. Teraz cofnij tam w lewo. Wiem. Subcio. Dobra, w sumie to może podepnij, nie? Tutaj mamy kolejne. Odpinasz czy nie? Tak, odepnę na chwilkę. Proszę bardzo. Dobra, czyli jest 7% tej małej i pełno duża. Więc ja już to pojadę. Też się powinno dać podpiąć, nie? Jak zrobisz to pole tam przez całą długość, to możesz zobaczyć tam to następne, które jest uschnięte, czy się da. Ale raczej nie. Dobra, ja już jadę do bagazowni. Ona była gdzieś tam, tak jest góra. Wydaje mi się, że gdzieś tam. Gdzieś bardziej chyba jeszcze w tamtą stronę, w tym kierunku. Także teraz myślę, że będziemy robić kukurydzę. Muszę się pochwalić, co robić na śniadanie. Kilka razy. Na śniadanko jadłem przepyszne naleśniki. Inbi zrobiła naleśniki z dżemorem. Oj.
To płatek na leśnikach. 100%. Dobra, tu mamy silosy i tu się wysypuje ogólnie. Te plewy. 51,300. Czyli o tą przyczepkę było... Na zdrowie, dziękuję. Prawie 30 000. I mamy tu już... prawie połowę. W tym silosie. I to ogólnie jak będzie pełne, to się... rozpocznie czas i ileś to się czasu będzie fermentować w tym. Tak to tutaj działa. 80 000 już mamy. No dobra. O masakra. Tam tego się nie da, nie? Nie sprawdzałam. Białego. Bo czekam na przyczepkę. Tak cofnąłeś daleko? No. Kurde. 80 000 mamy. Myślę, że jakąś większą przyczepę się kupi. Chociaż nie wiem, jak duże można tutaj czepiać. No. Nie wiem, jak duże można tutaj czepiać. Gdzie jest to uschnięte? Niech się stanie. Za tobą. A ja mam plew w tamtą stronę. Dobra, także teraz reszta to już będzie, no to kilka procent było jeszcze z tego pola. Ale ogólnie to reszta będzie już liczona do zarobku, tak? Myślę, że do drugiego silosu w typie. 23% mam. Nie mogę. Co mam napisane? No to samo co wcześniej. Wyspróbuj coś tam? Tak. Okej. Okay. Kukurydza chociaż... to owoc? Nie wiem. To są owoce. Dobra, 27 000 i w sumie resztę też tutaj wysypię. Vegetables to są warzywa. 80 000 tam licząc. Także jak widać, to jest opłacalne. I mi się podoba taki sposób zarobku, więc jeżeli będziemy to robić, tylko przydałaby się większa przyczepa. Dobra. 31 000 to ostatnie pole. Okej. Okay. Także tam już mogę puścić siewnik. Myślę, że druga taka przyczepka, którą ty masz, to jest minimum. 45%. Dobra. To ja już tam puszczę w takim razie tego pracownika. Również z kukurydzą. Napełniłem też rozsiewacz nawozu i siewnik do pełna. To też tam kilkadziesiąt tysięcy kosztowało. I wsypałem słomę. Słomy było do krów tutaj około 44-45 000. Także było 23-24 000. A przybyło 13 000 obornika, więc tak się zastanawiam, czy 2/3 przybywa obornika z tej słomy, którą się wsypie, czy około połowę? Jakoś tak różnie. Okej. Okay. 96%. Już możesz odpiąć gdzieś. Dewni, bo już i tak się nie zmieści. Nie jest pełno. Gdyby się jeszcze to zmieściło? Bo utpię. Warto mieć marzenia. Tak, nadzieja umiera ostatnio. Jeden. No. Nie. Opłaca mi się tu jedno skosić? Tak.
Ale to może czekaj. W sumie nie wiem, jak to zrobić. Bo tą małą przyczepkę raczej będziemy sprzedawać. Wymienimy na większą. Więc możesz na przykład poczekać, aż ja wrócę z tą. To tu się dosypie, już tam nie będę jechał. W takim razie, no i zobaczymy, ile będzie z tego zarobku. Z tych dwóch pól. To już się powoli kukurydza sieje. Nie w tą stronę jadę troszkę. Dobra, tam jest biogazownia. Żeby sypiemy to i zobaczymy, ile będzie zarobku z tej kukurydzy. No ale widać, że dużo, nie? Widać, że najwięcej, że jest najbardziej opłacalne. Było 80 tysięcy chyba, nie? Jakoś. Wygląda to w tym momencie tak. Comeback letter, dobra. Także bierzemy następne. 25% zostało. No i to się robi 84 minuty. Serio? Ponad godzinę? To sporo, powiem szczerze. To powiem szczerze, że sporo. Dlatego właśnie warto zapełniać po kolei. Bo jak jest pełne, to właśnie się tutaj fermentuje, przykrywa i to 84 minuty, kurczę, prawie że realne. Prawie że. Tylko to jest raczej odpalonej gry, nie? Także ile było? Ile było zarobku stąd? Ja miałem 84 tysiące chyba, tak? Czyli 54? Zobaczmy tutaj. Zarobku ogólnie było 50 tysięcy. Po 1400 właśnie też jest istotna cena. Aczkolwiek na cenę już nie patrzyłem. 1000, no prawie 600, teraz drożeje. Po 2200 jest też pszenica. Także spoczko. Ale sporo trzeba czekać. No sporo, sporo. I w 9000 mamy też już obornika płynnego do nawożenia. No, ale to 50 tysięcy. 50 tysięcy. Ale to jest wcześniejsze 50 tysięcy chyba. Wydaje mi się, że to jest to ostatnie, a wcześniej? Wcześniej było jeszcze jakoś. Ale się już jakby nie doliczyło. No nie wiem. W każdym razie, dobra, tu się sieje. Będzie chyba sobie drugi siewnik ogarnąć, bo tym jednym to strasznie długo. No i jakiś większy kultywator też by się przydało. Także myślę, że jeszcze teraz to ogarniemy. Chociaż w sumie nie wiem, jak z tym kultywatorem. Nie chciałbym sprzedawać tego małego, może się jeszcze przydać do tych małych maszyn. A, okej. Tutaj jeszcze gdzieś ten kawałeczek możesz dokosić? Nie chcę mieć. No nie chcę ci się, kurde. No. Sam będę syp wszystko robił. No. A sama kra. Daj spokój. Dobra, także teraz zaczniemy od góry. No i tutaj wjeżdżamy na następne pole. Prawie szybko to leci tą sieczkarnią. 10 metrów, mimo wszystko najszersza. Nawet w wersjach PC-owych takich nie ma. Wszystko maksymalnie 9 metrów, nawet te klasy. A szkoda. No to muszę samemu. Dobra, to zostanie w takim razie. No. Także za ponad 50 tysięcy kiszonka. Z tych dwóch pól wydaje mi się. Bo było wcześniej 60,
Potem tam około 80 i teraz 130, czyli z tych dwóch pól było chyba około 50 i jeszcze przy nim 20. Aczkolwiek nie wiem, jak to się pokazuje w tych statystykach w prawym dolnym rogu. 50 200. Ciekawe. 6 minut. A nie, bo to jest ilość. To jest ilość 50 tysięcy. Minuty jest 20. 50 tysięcy ilości za prawie 1500. Czyli ogólnie jest ponad dwie takie duże przyczepy. Czyli razem 75 tysięcy. No to będzie tam jakoś ponad 50 tysięcy. Prawie 60. Zarobku z tych dwóch pól. Także sporo. Powiem szczerze, nieźle, nieźle. 3 hektary już mamy. Obsiane, zebrane. Drzewa się jeszcze nie bawiliśmy. Dobra, zobaczmy w takim razie, co tu można jeszcze fajnego sobie kupić. Tutaj odparkujemy. Dobrze, dobrze. Filet. Ale jaki filet? Kurczaczka. Kurczaczka, filet? Nie może być napełniony, ale nie chcę tego napełniać. To jest 1%. Dobra, odparkujmy to również. Z jakiego kurczaczka? Ciu. Filet z kurczaczka. Filet z kurczaczka? No. Nie. Trzeba zrobić. Trzeba kupić. Trzeba kupić. Dobra, także tu się robi kultywacja i siew. Jeszcze jeden pasek. No, ja się rozejrzę za tym kultywatorem. Ostatni pasek. Szkoda właśnie, że nie ma większych silników. Trzeba będzie kilka sztuk sobie dokupić. Wydaje mi się, że też ten mały ciągnik nie daje rady z tym silnikiem, maksymalną prędkością. Jednak coś większego, mocniejszego by jechało szybciej. I to nie jest zły pomysł. Dobra, zobaczmy, jak to w kwestii kultywatorów wypada. Największy jest 12-metrowy taki. Czyli niby dwa razy szerszy. Mamy tego 6-metrowego. No coś większego by się przydało, to albo to. Aczkolwiek też większy ciągnik do tego od razu. Także jednak ten raczej na razie zostawię. Ten jak będzie więcej kasy się kupi. Aczkolwiek w kwestii przyczep. Jakbym zobaczył, największa to jest taka. Nie największa. 40 tysięcy, tu 32 tysiące. 21, ale raczej ich spiąć nie można niestety. Nawet mnie to nie dziwi. Tu jest 32 tysiące. Ciekawe, że tam da się spiąć. 32 tysiące. W sumie na razie byłaby. Myślę, że wystarczająca. A później tą krampę można by było razem z tym wózkiem 12, a i ona prawie 200 tysięcy kosztuje. Kurde, nieźle. Nie, no myślę, że na razie tą fligla. Niekoniecznie od razu bandit, chociaż w sumie. Ciekawy jestem, że ta bandit może być podczepiona do sieczkarni. No ale ona ma, kurczę, prawie drugie tyle pojemności. Także dużo więcej. Widocznie dużo więcej. Ta ma połowę większą pojemność. Także też by dała radę. Też by była dużo lepsza. No a tej małej się trzeba pozbyć. To ma już swoje przepracowała. Dobra, 24,5 minuty. Coś bym jeszcze kupił i tyle na ten odcinek. Ja myślę, że tyle. A ten siewnik drugi ile by kosztował na przykład? To by też nam bardzo ułatwiło. Przyspieszył pracę. Siewnik kosztuje 60, czyli jakbym za 8 miesięcy coś kupił, prawie że to by było spoko.
Chyba, że kupimy już na następnym odcinku, bo jest jeszcze reklama do obejrzenia, więc... Więc 110 plus 60, 170. No to by się nawet udało, żeby kupić i tą krampę, i ten ciemnik. Ale to już myślę na następnym odcinku. Ja tu się do sklepu, a ten już skończył nawet pracować. Trzeba będzie też tą mleko sprzedać. Tą trawę skosić. To też jest do zbioru. Tam już też kultywator skończył. Dobra, także tego puszczam tutaj. Tego puszczam na następnym polu. No te pola, które kupiłem, są fajne, bo są dużo większe niż te, które miałem od samego początku. Także dobra. Kończymy ten odcinek. Sobie jeszcze obejrzę te reklamy i kupimy te dwie nowe rzeczy w następnym odcinku, jak już będzie więcej kasy i skosi się trawę, coś tam się sprzeda i tyle, nie? Dobra, także teraz trzecie pole się kultywuje, drugie pole się sieje. No i tyle. Tu mam też dwa ciągniczki. Już gotowe. No i fajnie, już cztery sprzęty. Dużo szybciej ta robota idzie. Tam kultywator, tu siewnik. Tu jeszcze dwa wolne ciągniki dla mnie, Invicty. Także spoczko. To małą przyczepę trzeba będzie sprzedać. Już zaciągnąć też do sklepu. No i dobra. W takim razie dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, łapeczka w górę. I sobie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Była ze mną Inwiś. Byłam. I do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa.